Davik, dostałem telefon. Od kogo? Od szef-shopu. Co tam się dzieje? Są super produkty! Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj, prawda, żaba, Dave. Witam. Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, na sam początek możecie prawie zostawić masną łapkę w górę. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał, prawda? Spalionowa, myślę, że warto. Dodatkowo, słuchajcie, możecie wbić na kanał na plusie. Jeżeli są tutaj fani Fortnite'a, to jest idealny moment dla was, ponieważ zaczynam tam nagrywać Fortnite'a. Czyli coś, na co wielu z was pewnie czekało przez długi, długi czas. Więc tak, to się dzieje już teraz. Już tam pojawił się pierwszy odcinek dokładnie dzisiaj, więc kto nie widział, niech koniecznie wbije. A kto jeszcze, kogo tam jeszcze nie było nigdy, to też powinien tam wbić. No bo tam się będą teraz pojawiać odcinki w miarę często, nie obiecuję, że codziennie, ale będę się starał zrobić to jak najczęściej, żebyście po prostu byli zadowoleni, dodatkowo będą streamy, więc myślę, że warto tam być. Dodatkowo w dzisiejszym odcinku, prawda, będzie jak zwykle super, ale tak jak mówiliśmy na początku, możecie wbić na szef-shopa, tam możecie sobie kupić, prawda, takie etui, albo kubek, który zniosłem na dół niestety, ale miałem go też tutaj, no nieważne, w każdym razie warto wbić nasze shopa i warto też wbić na nasze Instagramy. Dawid Podłoga Kochanek i Szczypson przez 2N. Szczypson przez 2N, bo wyobraź sobie, że Szczypson zwykły jest zajęty i to jeszcze, żeby było śmieszne przez jakąś kobietę, więc w ogóle... No to dlatego mówimy Szczypson. Dokładnie tak. I czekaj, czy ja o wszystkim powiedziałem, Dawid? Czy ja o wszystkim powiedziałem, czy ja o czymś zapomniałem? Zapomniałeś wspomnieć o tym, że Fortnite'ik warto. To już mówiłem, ale tak, Fortnite'ik warto. No tam się będą pojawiać różne gry i też chcemy wrócić, no myślę, że chcemy wrócić też do tego Lego, tylko tym razem już inne, nie Batman, ponieważ Batmana już troszkę nam się przejadł też, już widzimy, że wam też się troszkę przejadł, więc chcemy sobie to rozpocząć jakoś na nowo, prawda, żeby coś prawda, porobić. Stary, ja proponuję, żebyśmy, prawda, sprawdzili co u tych wieśniaków, bo mi się wydaje, że... Czekaj, bo oni tu powinni mieszkać, no, ale... Ty, nie ma ich. Nie ma wieśniaków. W skrzynkach nic nie ma, stary, się nie osadzili w ogóle. Stary, ja znalazłem niepokojącą wiadomość pod łóżkiem jednego z wieśniaków. Co tu jest? Tu stało łóżko. Czekaj, no. Jak być dużym? Szukaj pod beczką. Co? Beczka? Ej, stary, my możemy być duzi znowu, bo my jesteśmy teraz maluchami, kurde, ale czaisz, jakbyśmy znowu mogli być... Ale mi się podoba! No, ja mnie wydaje na obronie. Trochę też, ale stary, ale patrz, ale no. pomyśl nad, nazwijmy to konsekwencjami. Konsekwencje tego, że będziemy duzi. No z jednej strony lipa, no bo już nie będziemy mali, więc nie będziemy tacy, wiesz, fajni, nie? Ale z drugiej strony widzisz te ulice? Jak ty sobie wyobrażasz w takim wzroście jeździć autem? A myślę, że te ulice nie powstały bez powodu. Ja będę miał Jowej. Dobrze. Mhm. To wiesz, ja wolę auto, więc nie musisz się zmieniać jak nie chcesz. Ja wolę sobie jednak autkiem pojeździć coś tam, wiesz, stary, no kurde, to jest jednak coś autem pojeździć, stary, patrz jak ile tu jest rzeczy zrobionych, ile parkingu, w ogóle znaki, nie wiem co za inteligentny człowiek postawił ten znak i ten słup, tutaj prawda to lampę, ale myślę, że jest to niedopuszczalne w taki sposób stawiać cokolwiek na drodze, to trochę no, tak jakbyśmy wzięli znak i postawili za drzewem. No, no ale tak. Ty, stary, bo mam lampę w ręce. Czekaj, bo ja nie wiem, co ja mam z nią. Nie stawiaj, bo tutaj architekt ewidentnie nie. Już postawiłem. Tu nawet ona bardzo dobrze pasuje. Dobra, stary, ale musimy szukać pod beczką. Czy ty wiesz, gdzie tu jest jakaś beczka? No, Weroniki są beczki z kwiatami, nie? Jedynie chyba. Z kwiatami? Czy tam? Nie, z kwiatami, no nie wiem, z czym tam, z jabłkami, arbuzami. Ale no była tam beczka, no i tam jeszcze była baza pod nim. Ty, ale czekaj. Czy ty chcesz mi powiedzieć, że moja siostra ma jakieś kurcze urządzenie do zmieniania nas kurcze w dużych? Sądzę, że nie, ale ktoś zrobił to za nią. Dobra, zobaczymy, co ona w ogóle wie o tym podziemnym tym, bo nie gadaliśmy z nią jeszcze o tym w ogóle. Dobra, to chodźmy. A to jest też ciekawa sytuacja. O kurde, stary, bo ściągnąłem flaka i zadało mi to porządne obrażenia. Trzeba wejść z kulturą. No elo. Hej, co to są za tabliczki? To są oszczerstwa, nie kłamstwa. Nie, no Davik, coś ty tu napisał. Wiesz, jesteś... To nie ja pisałem, kurde. Dobra. Wszyscy wiedzą, że to ty. Te tablice złamały serduszko moje. No ale właśnie, tu cześć jest siostra. Nieprawda, mówiłem cześć ci siostra. Przecież. Ja mam dać... A, no dobra, nie będę tego mówił. Ale chciałbym ci tylko powiedzieć, że ja bym mu też nie ufał, bo on tu stworzył podziemne bazy. Dobra, wychodzę. Nie, no dobra, nieważne, chodź, czekaj. Siostra, bo jest sprawa. Dostałem książkę, taką książkę. Patrz, zobacz, co tam pisze. No. Chodź tu, no. Nie, ja się obraziłem. A jak kurde, woda wrócił do naturalnego środowiska ten żabulec. Dobra, słuchaj, widzisz co tam pisze? No.
Widzisz? Jak być dużym. Jak być dużym, no dokładnie. No i właśnie słuchaj, bo tam widzisz, szukaj pod beczką jeszcze pisze. To w sumie było bardziej ważne od tego, co ten. I wiesz, ja bym no chciał... Co mam z tym wspólnego? No, stoisz obok beczki. To masz tym wspólnego. Ale... O, żeby, no, no właśnie, czy ty coś o tym wiesz? Nie. No kurczę, coś mi tu śmierdzi, Daveson, wiesz? Mi się wydaje, że... Czekaj, ja wiem jak to sprawdzić. Ja wiem jak to sprawdzić. To czekaj, bo ona idzie też chyba z nami. Chodź. No. Mów szybko, jak to sprawdzić. Ja wiem, ale patrz, no, ona tutaj musi przyjść, poczekaj. Chodź tu! No chodź! Ej, jak ona się śmieje, to chyba było zaplanowane, stary. Dobra, idzie. Dobra, czekaj. Ja wiem jak to sprawdzić, poczekaj. Czekaj, aż se przycupnę. Ja wiem jak to sprawdzić. Weronika! Powiedz szczerze, wiedziałaś coś o tym? A ty co, się w Lucyfera bawisz? Kurde, nie działa to, no nie wiem. Powiedz nie, mi, czego pragniesz? Znasz mi swoje nazwisko, Krzysztof pragnę. Nie, no kurde, dobra. Chyba straciłem moce. Chyba ta. Dobra, ale nic mówisz, że o tym nie wiesz, tak? I chcesz mi wmówić, że nic nie wiesz o tym, że tutaj jest napisane tata Dave, mama Weronka i dzieci, znaczy pierwszy sort dzieci, drugi sort dzieci, a to są wasze kijanki. Nic mi nie chcesz o tym powiedzieć, tak? Mówisz, że nic nie wiesz. Nie patrz na to, to są kłamstwa. Ja nie lubię mieć dzieci. Dobra, a tu o tym nic też nie wiesz, tu, prawda? Taki, ten? Takie coś? O. Nic o tym nie wiesz? Nic? Nie wiem nic, przecież nie widzisz, a tu, kurde. Że... To sobie w spokoju. No ale kurczę, no tu, ale magia. Chcesz mi powiedzieć, że takie coś magia. Jest pod jej domkiem i ona nic o tym nie wie? Magia, rozumiesz, powiedziała, dobra, że magia, ale potem nie sprawdzi. No ale magia, nie uwierzę w to. A w ten, to pomieszczenie ze sraczami? Czemu brat mi nie wierzy? Ej, a to? Nie. Co? O, a to co to jest? Co to jest? No, siora. Co tam siora robi Bedrock? Co tam, skąd ty masz takie rzeczy? Siora tosta. Aha. No powiedz. Dobra, czekaj, co to jest? Stań się duży. Krok pierwszy, wlicz do kapsuły. Ale czekajcie, zanim cokolwiek, muszę przeprowadzić, no. Prawda, rozmowę bardzo poważną. Czy wy chcecie być duzi? Ja nie narzekam na bycie małym, ale denerwuje mnie to, że nie dosięgam do słodyczy w szafie. No, dobra, czyli jednak pomyliłem się, trzeba porozmawiać najpierw z twoją mamą, a nie z tobą. A ty? Mi pasuje. Pasuje. Dobra, no to w sensie ja bym sobie był duży, bo co to za policjant, kurde, ja wyglądam jakbym się urwał z balu przebierańców, a nie, kurde. Wow, ej! Stary, co to było? Nie stary, wiem, jak... właśnie, kurde. Dobra, wchodzisz ostatni, bo jeżeli tam jest wyliczona ilość na 3 osoby, to ty zostajesz mały. Chyba, że ty, no ty w sumie mówiłeś, że ci pasuje. No to jak cię puści pierwszego, to ten, ale jako, że użyłeś pierwszy sort, to nie wiem, czy dla ciebie starczy. Dobra, uwaga, czekaj. Wejdź do kapsuły, zamknij drzwi i naciśnij przycisk. Dobra, kto chce pierwszy? Nie, pomyliło ci się coś. Proszę stąd wyjść. Co? Bo ty już wykorzystałeś swój strzał w przycisk. Słyszałeś, co? Że tu walnęły potki. Ja nie wiem, czy co dla ciebie wystarczy. Wal się! Ja ci nie zamknę chcę, drzwi. Ja chcę spróbować. Widzisz, tak się składa, że to ja muszę kliknąć przycisk, nie jesteś w stanie sam sobie w niego kliknąć. Weronika, możesz kliknąć tam ten przycisk? Nie, siostra. Ja się boję. Stój i patrz po prostu, nie dotykaj przycisku. Ale to zamknij ty. Dobra, kurczę, ale jeżeli ja nie będę mógł, albo ona, bo wykorzystałeś wszystko przez to swoje kliknięcie. Dobra, zaufaj. To cię dorwę cię, rozumiesz? Zaufaj starczy. Dobra, uwaga, jesteś gotowy? Odliczam. Gotowy jesteś? No, 3, spoko jest, no. 2, 1, 0. Ała! Ała! Czekaj, działa? Ja nie mogę, Dajso, ty jesteś duży! Jak wyrosłeś, ty! Patrz, jaki ty jesteś wysoki! Ja nie mogę, jak to nienaturalnie wygląda, Boże, jak się do tego przyzwyczaić teraz. Co jest grane? Dobra, siostra, też chcesz, czy ja mam iść pierwszy? Ja się boję. Dobra, to ja idę pierwszy. Dobra, zamknij mnie. Jesteś gotowy? Uwaga! Gotowy? No. Zerwałem. Chodź, idziemy na randkę. Został frajer zamknięty. Dobra, niech się stanie światłość. Ej, dobra, stało się? Stary, jestem duży. Kurde, jaki wielki jest. Siostra. Policjant. Kurde, dobra, przegiąłeś w tym momencie. Ała. Siostra, czekaj, bo ty... Kurde. David, bo jak tak teraz patrzę na twój wzrost i jej... To ty jesteś pewien, że wam by to pasowało, żeby ona była mała.
Idziesz tutaj, no nie ma szans, żebyś została taka mała. Dobra. Dobra, jesteś gotowa? Uwaga, będę klikał w ten przycisk. Uwaga, czy jesteś gotowa? Jesteś gotowa, czy nie? Dlaczego nie? Nie, nie. Dobra, 3, 2, 1, 0. Poszło. Ty, na nie mnie zadziałało. Ojej! Z opóźnieniem, co jest? Na kobietę, kobietom to się troszkę dłużej przyjmuje chyba, wiesz? Jaka duża, jaka piękna. No, znaczy... Nie mogę, jaka. Ty, ale ona teraz naszego wzrostu. Z brodą bez zarostu. No nie, no nie. Dobra, seniorita, idziemy stąd. Czekaj, czekaj, chodźcie tu, chodź tu. Stań obok nas. Kto tutaj napisał tabliczkę cześć? Nie wiem, ale ona tam nie była od początku? W ogóle ja... Ej, ale schiza! Ja w ogóle miałem wrażenie, że to stan się duży to było pod sufitem samym, jak byłem taki mały. A teraz nagle to jest na wysokości mojej głowy. Dobra, nieważne. Ja chciałbym... Czekaj, Dave, musimy porozmawiać. Czekaj, siostra, daj nam chwilę, chodź tu. No co? Ona urosła, jej bimbałki znikły. Ale to przez to, że ma taki ciasny dekolt. A, dobra. Moje wątpliwości zostały rozwiane, nie ma o czym rozmawiać. Dobra, w takim razie, skoro już jesteśmy duzi, to prawda, no nie wiem, to jest chyba wszystko. Ja nie wiem, czy no czekaj. Ja idę się bawić, idę do klubu. Halo, wreszcie. No dobra, czyli taki przykład dajesz, tak? Że do klubu od razu, dobra. No dobra, skoro ty idziesz do klubu, to ja też. Ej, tu się nie da teraz przejść! Co? Jezu, jak dobra, ty mnie straszyłeś. Był problem w skrypcie, ale jednak został... Siostra, chodź! Czekaj, gdzie ona tam idzie? Dobra. Siostra, no nie wiem, co mam myśleć o tym, że to było pod twoim domkiem i że ty, prawda, udajesz, że nic nie wiedziałaś o tym. Co się stało? Czekaj, muszę zrobić cięcie i tak. Kurde, myślę, że zdążę. Jak perfidnie na moich oczach się zrobiło jasno. Nie wierzę, dobra. Rozpoczynamy, tu robię cięcie, że tu jesteśmy. Siostra, ja nie wiem, co ja mam myśleć o tym, że tutaj coś takiego było pod twoim domkiem i ty udajesz, że to nic u ciebie, jakby, że nie wiesz, co to tam robiło, ale z drugiej strony zadziałało to na korzyść, no bo jednak jestem duży, więc w sumie nie będę narzekał. Zamuruj to, żeby nie było, dobra. Chodźmy to w niepamięć, każdy idzie w swoją stronę. To by było na tyle, słuchajcie, jesteśmy znowu duzi, co oznacza, że znowu mam duże kalosze i tak dalej, ale to nieważne, w końcu mogę być, prawda, pełnoprawnym policjantem w tej otóż to wiosce. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Wbijcie na plusa, tam odcinki staram się robić w miarę często z Fortnite'a i z innych rzeczy. Oczywiście linki do wszystkich rzeczy są w opisie, tak naprawdę też jest ShopShop, Instagram i kanał Dave'ika, więc zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa!